Witam serdecznie z tej strony Trans Dimensional One. Powracamy do naszej serii Imperium Polskie Distant Worlds Universe. Typ ekspercki na ekstremalnym poziomie trudności. Próbujemy teraz obronić świat, który wcześniej od naszego oponenta przyjęliśmy. Jest to dość trudne, ponieważ moje okręty nie są. Są bardzo skuteczne w przypadku, gdy mają przewagę liczebną. Są w stanie wówczas bez żadnych strat własnych unicestwić wszystkich wrogów. Ale w przypadku, w którym przeciwnik... Wow. Udało nam się. Naprawdę udała nam się ta inwazja. Czyli zgaduję, że przewaga, którą mieliśmy, była jednak wystarczająca. No, nie dziwię się, 2,5 miliona siły przeciwko 800 tysięcy. A więc udało nam się, moi drodzy. Udało nam się. Nie spodziewałem się, że ta inwazja tak szybko się skończy. Zresztą, jak widzicie, z naszych sił praktycznie nic nie zostało. Teraz ledwie kilka. Została nam niecała połowa, dużo mniej niż połowa naszych początkowych sił. Wszyscy są krańcowo ranni i wyczerpani, ale my zdobyliśmy coś bardzo, bardzo cennego. Wiecie co? Co jest tak bardzo, bardzo cennego? Wszystkie okręty, jakie należały do przeciwnika. Niestety są one zautomatyzowane i musimy usunąć im tą automatyzację ręcznie, ale wszystkie okręty, które należały do przeciwnika, skapitulowały w momencie, w którym padła jego stolica, znaczy padł ostatni jego świat. To jest bardzo fajna mechanika gry. Pozwala w pewnych przypadkach naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wzmocnić imperium, które wygrało. Dostajemy oczywiście mnóstwo bezużytecznych rzeczy, ale w przypadku, gdyby na przykład rasa posiadała unikalną dla siebie technologię, to by była żyła złota. W tym przypadku najprawdopodobniej zdobędziemy troszeczkę technologii, ale niewystarczająco dużo. Właściwie co ja robię? Możemy zwyczajnie zaznaczyć wszystkie te okręty przeciwnika i kazać im dolecieć do naszego portu kosmicznego i rozebrać je na składniki pierwsze, że tak to ujmę. Tak samo zrobimy ze wszystkimi obcymi okrętami konstrukcyjnymi. I tak samo zrobimy ze wszystkimi obcymi okrętami zwiadowczymi. I poznamy wszystkie te technologie, które przeciwnik ma, a my nie posiadamy. Oraz wybudujemy sobie tutaj. Nic nie wybudujemy, bo nie mamy kasy. Ale wszyscy. Momencik. My wygrywamy tą bitwę, prawda? Tak, wygrywamy. Ale na wszelki wypadek patrolujcie ten świat, gdybyście mogli. A z kolei wszystkie inne floty mają rozkaz spróbowania jakoś się naprawić, ogarnąć i przegrupować. Na razie niczego nie wybudujemy, bo mamy jeszcze większy deficyt niż mieliśmy wcześniej, bo przejęliśmy większość okrętów, które przeciwnik miał i musimy je teraz utrzymywać, dopóki ich nie przerobimy na żyletki.
otrzymujemy bonusy do laserów. Dziwne. Nie sądziłem, że oni opracowali lasery. Z tego, co chce z nami handlować. Papa. No i opracowało. Wow. Za dużo się wydarzyło na raz. Chcemy. O, opracowaliśmy zupełnie inny typ tarczy, który dużo szybciej się ładuje. I teraz chciałbym opracować dużo szybszy napęd, dwukrotnie szybszy niż obecnie mamy. I zaraz później opracować dla moich jednostek wojskowych reaktory działające na wodór. Następnie można było spróbować powiększyć jeszcze nasze okręty. Przyspieszyć może górnictwo. Zobaczymy. Na razie niech się trzymają tego projektu. Szczególnie, że teraz niemalże wszystkie nasze badania pójdą właśnie w energię, więc powinniśmy błyskawicznie opanować technologię. Technologię napędów nadprzestrzennych. Jestem ciekaw, ile na przykład, z jaką prędkością nasi sojusznicy się przemieszczają. To mi wygląda na prędkość w przypadku, gdy nie macie paliwa. Nie macie żadnej floty, która przemieszcza się z normalną prędkością? Ani jeden wasz okręt nie przemieszcza się. Wszystkie. O, okej. Okay. Czyli ich napęd. Daje, czyli musieli opracować już napęd tak, któryś z tych, albo efektywny, albo szybki. A my poszliśmy w napęd, w sensie szybko się inicjujący, a my poszliśmy z kolei w napęd, który właśnie daje nam największą prędkość lotu ponad przestrzeń. Ponieważ galaktyka jest duża, my chcemy dostać się wszędzie szybko. Wygląda mi na to. Wow. Właściwie wszystkie okręty obcych próbują robić to. Rozkładać się w jednym porcie, że tak to ujmę. I teraz możecie zobaczyć jedną rzecz. Jeżeli wejdziemy tutaj w tę technologię, to rozkładając przeciwnika na części pierwsze, otrzymujemy dodatkową wiedzę o tych technologiach, które on stosuje. Więc na przykład dzięki temu, że przeciwnik stosował tutaj miotacze zwykłych metalowych pocisków, zwykłe działa, to jest działa elektromagnetyczne, to dostajemy wiedzę o tym, jak to jest skonstruowane, jak możemy tego używać. Mogliśmy zmniejszyć koszt używania piechoty. Dostajemy prezenty, ale to nam one w olbrzymim długu, który mamy. W ogóle pokażcie mi, z czego ten dług właściwie wynika. Olbrzymia ilość wojsk, oczywiście. Olbrzymia ilość statków. I to powinno zacząć teraz stopniowo zacząć zanikać. Ponieważ. Tak, to będzie stopniowo zanikać. Bo rozkładamy wszystkie te okręty wroga, które przyjęliśmy. Super, mamy teraz tonę badań z zakresu energii. A, jeszcze nie zaskoczyło? Za chwilę? Teraz? Mamy dość sporo właśnie badań z zakresu energii.
I widzę, że mamy. A, bo my przejęliśmy placówki badawcze naszego, które wcześniej należały do tego gościa, którego podbiliśmy. Mamy nowego ambasadora. Możemy. O, mamy dwóch nowych ambasadorów. Powiedzmy. Który świat z nami handluje? O, oni stracili dostęp do tych luksusowych towarów. O, w mordeczkę. Dużo ich. I są bardzo wrodzy wobec nas. Tych też dużo. Zobaczcie, inne rasy dostają bonus, jeżeli mają jakieś rasy na swoim terytorium. My? Nie. A przeszło połowa naszego imperium składa się, to znaczy połowa naszych obywateli nie jest pochodzeniem, nie jest ludźmi. O, w ten sposób. Plącze mi się język. Przeciwnik miał cały czas konstruktora, który nie ma napędu nadprzestrzennego. Bez jej. Nie mamy kasy na nic. Nie handluję z nikim mapami, bo wy te mapy przysprzedajcie później moim wrogom, więc nie ma takiej opcji. Dobra, jak to wygląda? Wygląda koszmarnie z tego co widzę. O, super, nasi naukowcy znów się wykazali. Tym razem za Freaka dostajemy trzykrotnie większą prędkość badania nowego typu torped. I te torpedy naprawdę swoje kosztują, żeby je zbadać. Będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo potężne torpedy energetyczne. Dobra, jak. Wow, lista jest odrobinkę długa. 150 czekających. Ale my już chyba nie dostajemy żadnych technologii. Czyli wszystkie technologie, których nie znaliśmy, już poznaliśmy. Jeżeli chodzi o te okręty, które teraz przerabiamy na złom. Ale i tak wolę je przerobić na złom, ponieważ przerabiając je na złom odzyskujemy zasoby, z których zostały wyprodukowane. Dlaczego mamy tutaj kupę wojska znowu? Kiedy ja to przywiozłem? Czy ja to wyprodukowałem? Dziwne rzeczy mi się w tej grze dzieją. Nawet nie wiem, co o tym myśleć. Dzięki. A może chciałbyś z nami pohandlować, co? Nie chcę z nami pohandlować. Musimy zapytać naszego kumpla, czy nie chciałby przypadkiem jakiejś technologii od nas kupić. To i tak, nie ma kasy, więc nie będzie chciał. Ale jesteśmy słabi w skali galaktycznej, że tak to ujmę. Straszliwie słabi. Okej, na nic nas nie stać. Czyli nasz podbój z rzeczy, która miała nas uratować z punktu widzenia ekonomicznego, stał się naszym gwoździem. Sprzedałem mapę niepotrzebnie. Stał się naszym gwoździem do trumny. No nie mów mi, że będziemy zmuszeni rozwiązać dość sporo oddziałów. Wszystkie oddziały zielone. Mogę zaznaczyć kilka? Mogę. Czyli wszystkie oddziały zielone są rozwiązane. Doświadczone. Jeżeli chodzi o doświadczone, to rozwiążemy
część. Niech wrócą jakoś pracownicy. Zdejmują z nas. Zdjęli z nas sankcje handlowe. Możemy z nimi handlować. I nie mamy kasy. Jesteśmy na olbrzymim deficycie. Najprawdopodobniej powinienem rozwiązać w ten sam sposób z co najmniej jedną. Z co najmniej jedną armię, czyli we wszyscy, wszystkie, wszyscy wy, tak, we wszyscy. Macie teraz rozkaz. Można to zrobić jeszcze inaczej. Idziemy do okrętów militarnych, segregujemy je pod względem... Super, nie można tego przewinąć. No. W. Jeszcze w. Macie zamienić się w żyletki. W najbliższym porcie kosmicznym. Musimy ciąć koszta. Musimy zacząć znów się rozwijać właściwie. A nie możemy tego robić mając ujemny przychód. No, oczywiście, chcecie w tym samym porcie, tak, skolejkujcie się jeszcze bardziej. Ja nie mam kasy, żeby ten port ulepszyć. Przynajmniej deficyt cały czas stopniowo spada. Powolutku, powolutku, ale jednak idzie to w dobrą stronę. Dobra, wreszcie mamy całą masę ambasadorów. Nie chce mi się ich nawet rozdzielać, chociaż powinienem, prawda? Do tych wszystkich światów, które są z nami przyjazne, czyli sum ofert. Spróbujemy wysłać tam jednego. Muszę to zrobić po ikonce, a nie po nazwie. Dobra, czyli się bawimy w zapamiętywanie ikonki. Tutaj powinien być przycisk. Wyślij dyplomata. Klik. Już. Symbol żółte, czerwone kręgi na zbożu. Żółte i czerwone kręgi na zbożu szukamy. Dowiemy się, że nie wiemy, gdzie leży jego świat zapewne. To nie jest to. To jest ten sam symbol, a inna kolorystyka. O, jest. Żółte i czerwone. I znów wracamy. Które rasy nas lubią? Albo inaczej, z tymi powinniśmy się układać. Brązowe i pomarańczowe... Brązowe tło i pomarańczowy ołtarz. Okej. Brązowe tło i pomarańczowy ołtarz. Okej. I jeszcze z jaką rasą chcemy się układać? Oni nas nie lubią. Czyli powinniśmy wysłać do nich też. Czyli żółte i zielone drzewo. Zarówno do tych, z którymi chcemy się przyjaźnić, jak i do tych, z którymi nie chcemy walczyć. Okej. Okay.
i rozesłanie na wszystkie strony świata. Tylko niestety nasi dyplomaci mogą zginąć, jeżeli planeta ojczysta zmieni... O, zaczekaj. Powinien był najpierw sprawdzić. WN7. Z kimś macie zatargi? Nie. Lubicie się z wszystkimi, albo jesteście obojętni. Tak. Chronimy się wzajemnie. Jesteśmy o ułamek kroku bliżej. Jakiejś realnej współpracy. Jakiejś realnej, być jakąś realną siłą w galaktyce. A nasi pseudo-quasi niewrogowie, tudzież niemalże sojusznicy, których chciałem zamknąć, a którzy wyrywali się na wolność i nas przerośli. Momencik, co wy robicie? Uzupełnijcie paliwo, uzupełnijcie paliwo. Chyba mnie przerasta konieczność kontrolowania każdej pierdółki. Obecnie, przynajmniej. Dobra, naprawcie się gdzieś. No bo wiecie co? Lepiej tego nie róbcie. Polecicie... Chcecie lecieć tutaj pewnie, prawda? I tutaj się naprawiać. W porcie, który ma już zakolejkowane ile zleceń? No, 93. Jakoś sobie z nimi radzi. Momencik. Eton Empire. No, oni w ogóle są tak mało znaczący. Ale mają dużego wroga, który może chcieć ich zjeść. No. Wzajemna ochrona ze wszystkimi. Wpakujemy się we wszystkie możliwe wojny w całej galaktyce i zginiemy. To jest mój zamysł na tę grę. Powinniśmy już mieć zrealizowany cel nasz. Tak. Mamy już pakt z 15% galaktyki. Więc nie musimy akceptować już żadnych. Ale będziemy sprawdzać każdy, bo jeżeli okaże się, że jakieś olbrzymie imperium chce z nami współpracować, to przyjmiemy taką ofertę. Wiecie, czy ja ich tutaj w ogóle nie widzę, czy jestem ślepy? To jest Sakura Harmony. A, malutcy. Nie, dziękuję. I kolejna rzecz, którą paradoks robi dobrze. Prawy przycisk myszy powinien odsyłać ten komunikat. Ja nie chcę musieć każdego okienka klikać. Strata czasu. No ale ta gra ma swoje lata. Jest w miarę znośna. Tylko właśnie w niektórych aspektach przyprawia o furię. Tak więc jak widzicie, moi drodzy, nasze cudowne rozwiązanie, czyli przejęcie wrogiej stolicy, okazało się obusiecznym ostrzem. Tak, zarabiamy więcej, ale tak, wydajemy dużo więcej. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Zrealizowaliśmy nasz cel, nie musimy współpracować już z nikim innym. Cała galaktyka jest już niemalże zasiedlona. Niemalże cała galaktyka. A my sobie siedzimy tutaj, na tym podołku, bezsensownie. Gdzie wy jesteście? W ogóle skąd my mamy informacje o tak odległych światach? Wykaja. Chyba zrobię tutaj jedną bardzo niegrzeczną rzecz. Otóż... Wezmę mój związek logistyczny, każę im załadować wojska i wyślę te wojska, aby przejęły neutralny świat. To zaszkodzi naszej reputacji, ale da nam... ja już wiem, dlaczego nie generujemy kasy. Wiecie dlaczego? No, zgadnijcie.
Ponieważ, żeby planeta generowała kasę, trzeba ją opodatkować. A my nie opodatkowaliśmy tego świata, ponieważ pozwalamy mu rosnąć. Dlatego jesteśmy w bardzo, bardzo dziwnej sytuacji, jeżeli chodzi o kasę. Bo nasz jeden świat musi utrzymać całą infrastrukturę przeznaczoną dla dwóch światów centralnych. Ach, ktoś wybudował pierwszy cud. Ja do tej pory tylko budowałem cuda, ale oczywiście przegonili mnie w wyścigu technologicznym. Nie, fuck. Zapomniałem o tym. Jeżeli cały czas będziemy badać tylko energię, to dojdziemy do sytuacji, w której energia... Inaczej, z każdym badaniem, które zwiększa efektywność badania innego niż high-tech, wolniej opracujemy kolejne badanie high-tech. Mamy ograniczoną ilość potencjału, który jest rozdzielany pomiędzy te opcje. I tak więc zmarnowaliśmy multum czasu niestety. Bardzo, bardzo niefortunnie. Dziękuję za dane. Czyli najprawdopodobniej powinienem podnieść podatki na tym świecie i załatać moją dziurę budżetową najpierw. Bardzo tego nie lubię robić, ale musimy to zrobić faktycznie. Tam się... Nie wiem, z 21%? Żeby nam się nie zaczęli buntować znowu, bo nie mamy za bardzo ludzi tutaj. No i już mamy maksimum, ile maksimum populacji. Ciekawe, ciekawe. 24% powiedzmy, powinni to przełknąć. O, przełknął nawet więcej. Z 31 powinni przełknąć. Jeszcze się nie buntować. Ale co my, i tak nie produkujemy jeszcze wystarczającej ilości gotówki? No, cały czas jesteśmy na minusie. I ten minus jest całkiem, całkiem znaczący. Nasze imperium tonie w długach. Dobra, z wami jeszcze podpiszę, bo was lubię. Czyli... Tutaj mamy to olbrzymie imperium, największe w całej galaktyce, najbardziej ludne w całej galaktyce, tuż obok nas. No, super. Zła ścieżka badawcza, jesteśmy cofnięci. Tym samym, moi drodzy, jesteśmy w następującej sytuacji. Jesteśmy malutką pierdółką, tonącą w długach, zaściankową i rozwiniętą właściwie jakoś znośnie tylko w jednym aspekcie napędu nadświetlnego. Znaczy, nie zacofano pod tym względem, o tak powinniśmy powiedzieć. I sąsiadujemy z największą potęgą, która nas nie lubi, z natury. Więc jakby to ująć, będzie ciekawie się działo. Będzie ciekawie się działo. Ale tylko przez chwilę, bo później przegramy. Flota obronna ma być flotą obronną, czyli lecieć do Atuko. Flota domowa też ma być flotą obronną, lecieć do Gamkal. Dziękuję za dary, ale nie staracie się, bo nie łatacie mojej dziury budżetowej zbyt skutecznie. Jak wyglądają moje inne kolonie? Ten świat produkuje z minimum. Najprawdopodobniej jest za daleko i ludzie... No my walczymy, jak widać. Jedna rasa agresywna wypowiedziała wojnę rasom, które są pokojowe i koegzystują ze sobą. Jak widzicie, większość imperiów, czy znaczna część imperiów, lubi siebie wzajemnie i współpracują.
mają podpisane pakty o wzajemnej obronie i tak dalej. Więc jeżeli zaatakuje się takie imperium, mające dość szerokie powiązania, nagle staje się, zostajecie na wojnie z praktycznie całą galaktyką. Ja nawet nie muszę kiwnąć palcem. Ponieważ, jak widzicie, ci bojowi, bardzo dzielni kalabchianie, nie mając żadnych sojuszników, rzucili się na zrzeszenie kilkunastu nacji. Więc naprawdę, mogę im pomachać, nie muszę nic innego robić. Uzupełnijcie paliwo i będziecie lecieć tu. Przejmiecie ten świat i będziemy chcieli... Ma aż 6,5 miliona mieszkańców. Musimy się pospieszyć, zanim sami wyruszą w kosmos. Jej! Mamy dodatni przychód. Tylko, że niestety mamy ujemny niemalże milion na koncie. Dobra. Uzupełnijcie paliwo i będziemy lecieć. I tak, tak, wiem, że nas nie lubi. Jak widzicie, sytuacja geopolityczna jest skomplikowana. Mogę takiego słowa użyć? Nie wiem, czy oddaję to słowo istotę rzeczy. Ale tak, ten tego. W tej grze nie zajęliśmy żadnej istotnej pozycji, że tak to ujmę, z punktu widzenia strategicznego czy taktycznego. Jesteśmy na uboczu, na zadupiu. I szczerze mówiąc, będziemy mieli trudności z tym, aby jakoś rozsądnie tutaj działać. Czy wy jesteście z kimś w sojuszu? Momencik. A to jest... Czyli jeżeli zaatakowałbym tą pierdółkę, to mój teoretyczny wielki sojusznik odplecowy, który nigdy nie był... nigdy w żadnym większym stopniu mi nie pomógł, natychmiast wbije mi sztylet w plecy. O, jakaś nacja pozwala nam kopać na ich terytorium. Jak miło z ich strony. Sądzę, że powinienem rozebrać jeszcze jedną flotę, żeby przyspieszyć tempo odbudowy powojennej. Wiem, że to jest bardzo głupi pomysł, ale chyba nie mamy zbyt dużego wyboru. Czy naprawdę tak trudno uzupełnić paliwo? Wiesz co? Ja cię nie mogę z floty wywalić sobie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Albo. Dziękuję za danie. Może chcecie z nami handlować? No, ale jeżeli chcecie, to nie macie wystarczającej gotówki. Rzućmy okiem. Może któraś z tych ras, które nas kochają, będzie chciała handlować. Nie mają gotówki. Wy jesteście za malutcy. O, może wy chcecie z nami handlować, co? O, wy chcecie z nami handlować. Tylko, że nie macie wystarczająco gotówki, żeby nam się to opłacało. Dobra. Sprzedam wam lepszy model ekonomiczny, proszę bardzo. Ponieważ potrzebuję każdego skrawka gotówki, na jakim mogę położyć ręce. Musimy wyjść z tego dołka jak najszybciej. Nie macie w ogóle gotówki. Ktoś tutaj jeszcze jest. Dwa.
No, sprawdzałem ich przed chwilą, no tak. No, może wy chcecie z nami handlować, co? Chyba nie. Ale intryguje mnie jedna rzecz. Dlaczego mamy tak mało okrętów prywatnych? Moglibyśmy już spróbować wchodzić na rynki zagraniczne, że tak to ujmę. Mamy szybkie napędy, szybsze niż konkurencja. Ale, moi drodzy, ten odcinek dobiega końca. Udało nam się... I znów jesteśmy na minusie. Na szybko rosnącym minusie. Ktoś mi wyjaśni, co tutaj się stało właśnie? Rzućmy okiem. A, temu światu nie podobają się nasze podatki. Zmniejszmy. I nie możemy oczywiście wybudować stacji orbitalnej, bo nie mamy kasy. Prosto. Proste. Nieoczywiste. Dobra, naprawcie się chociażby w tym gównianym porcie, którym zajmie to kilka lat. Przynajmniej rozłożyliśmy wszystkie okręty na czynniki pierwsze już. Naprawdę, plus 9 za zerowe podatki. Świetnie. Nasz rozwój jest cały czas sabotowany przez tego idiotę, który nami rządzi, czyli tego kretyna. Minus 10 do wzrostu, minus 30 do szczęścia, które przekłada się na wzrost. Świetnie. No cóż, demokracja oznacza niekompetencje na szczycie. Proste, oczywiste. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.